Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Piotrze, jak chodziliśmy tutaj po tym lesie, to zawsze mam takie wyobrażenie, jak jest ciemny to wspomnienie, tak, tych pięciu męczenników międzyrzeckich polskich, Mateusza, Jana, Izaaka, Benedykta i Kryspina, którzy właśnie zostali zaatakowani przez zbójców i zamordowani. Bo przecież to jest te początki chrześcijaństwa w Polsce, to myślę, że oni tak mieszkali po lasach, mieli te klasztory pobudowane, bo to pewnie przecież tak. To jeszcze takie drewutnie wszystkie i tak dalej, niebezpiecznie było. I tak właściwie miałem takie wyobrażenie. I zobacz, że oni ponad 1000 lat temu zginęli w imię Chrystusa. No, coś pięknego. Piękna wiara, a zobacz, pewne świadectwo. Ale... 1000 lat minęło, a też niewiele się zmienia. Bo przecież są takie miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie są mordowani. Oczywiście, no przecież każdego dnia słyszy się o jakiejś liczbie osób zamordowanych za wiarę. Choćby na Bliskim Wschodzie. W Afryce, w Ameryce. Środkowej, myślę, że południowej. Nawet w Europie, popatrz, Francja swojego czasu, tak? No tak. To co nasi bracia muzułmanie czynią z tymi, którzy wyznają Jezusa. No taka refleksja w Adwencie, w połowie Adwentu, aby się pomodlić za prześladowany Kościół. Myślę, że to nie tylko Adwent. Myślę, że każdego dnia dobrze by było się modlić. Bo jednak my mamy troszkę lepiej, bo my, choć jesteśmy może prześladowani słowem, jakimiś gestami, to nie musimy życia oddawać, nie? A oni jednak oddali życie za Jezusa. Zostali wierni do końca. Dokładnie tak. I to jest takie pytanie dla nas, czy my jesteśmy wierni, ale przede wszystkim czy potrafimy i czy modlimy się za Kościół prześladowany. Myślę, że taką refleksję możemy dzisiaj poczynić. Pomodlić się właśnie za Kościół prześladowany uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej. Dokładnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. I do tego was, kochani, zachęcamy, abyście każdego dnia modlili się za Kościół prześladowany, bo nie wiadomo, co czeka nas w przyszłości. A nas pora, aby iść dalej. Idziemy w ten głęboki, ciemny las, teraz odważni. Teraz już do domu. Teraz do domu na roraty. Ała, ała, ała.